to jest okres roztenowawczy. Nie miałem ja jeszcze nawet informacji dokładnej takiej, żeby znaczy można byłoby coś zrobić więcej. I w trakcie treningu jeszcze dowiedziałem, że one jeszcze i tego nie mogą robić. Także to jest, jak pan mówi, rozpoznawczy proces taki i musimy z tego robić, to robimy, żeby można byłoby zrobić wnioski na przyszłość. Przed przyjazdem tutaj, z tego co wiemy, oglądał pan mecze z poprzedniego sezonu, prawda? Jakie wnioski, co się panu nasunęło po oglądaniu tych meczów? Wie pan, to jest wnioski, znaczy bardziej to było to, co było ciekawe zobaczyć, co było grane i co, jak ja to widzę, co można zrobić inaczej. Teraz koszykówka jest taka, że dużo zespołów, cały świat gra to samo, powiedzmy. I zależy wszystko od tego, jaki masz zespół, jak to ustawia się, i zależy więcej wszystko od obrony. Nie? Także nad wszystkim trzeba pracować. Wszyscy grają to samo, tylko trzeba doskonalić zawodniczki. To ostatnie pytanie, jak najbliższe dni będą wyglądały? Jak długo to roztrenowanie, tak, będzie trwało? No, w ogóle teraz już to takie stare powiedzenie, roztrenowanie, takiego czegoś w ogóle nie może być na tym świecie, bo po prostu taki zawodowy zawodnik, on cały czas musi być w tonusie takim sportowym. Jeżeli on tego nie robi, to on zawsze jest poddany do kontuzji różnych i oczywiście tak może karierę szybko się skończyć. Ale to my dalej będziemy kontynuować tą pracę, która jest potrzebna na przyszłość.